Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Zaczynamy? Zaczynamy! Zaczynamy! Hubert Miściwujewski, trener Mirosław Okniński. Witam wszystkich. Trenerze, wszyscy, których trener wita, tęsknili. Trenera dawno nie było w mediach. Co się wydarzyło? Znaczy nic się nie wydarzyło. Kiedyś pracowałem z takim największym Polakiem. Największym, bo chodzi o wagę i siłę, ze strongmanem Mariuszem Pudzianowskim. On mówi tak. Nieraz bardzo dobrze zrobić przerwę w mediach, żeby ludzie odpoczęli, żeby się stęsknili. No i myślę, że taki czas, ale to tam nie wiem, Tobie, ile ja nie dawałem wywiadów z 2 tygodnie, może 3. No, trzy to, chyba, 3 tygodnie. Nie wiem, chyba. No ale to jest długo. Ale to jest krótko, no. Nie, no. Tyle spraw się wydarzyło. Od czego zaczynamy? Od High League, co? Od High League 6 zaczniemy. No to trenerze, zaczniemy może... Słuchajcie, najlepsze kosmetyki, Swag Detailing, kupujcie na Swag Detailing Shop. Dokładnie. I teraz High League 6, trenerze, to zaczniemy od walki Denisa, bo to na pewno interesuje bardzo dużo osób. Jak trener skomentuje to, co zrobił Denis w walce z Pawłem Tyburskim, walka bokserska, wyprowadzone kolana i kopnięcie? Ja, Denis jak dostał kontuzję, jak u mnie trenował, temu powiedziałem, że nie powinien walczyć tylko ze szpilką, tylko powinien zrobić operację i w ogóle. No ale Denis mówił, że to taka ważna walka. Ja mówię, dobra, to trzeba zaryzykować. No i zaryzykowaliśmy i nie poszło, tak? Bo ta noga się nie nadaje, bo jest kontuzjowana. No i wyszło, jak wyszło, że po prostu nie mógł walczyć. No i potem ja mówię, że dopóki on nie zrobi operacji, no to po prostu nie ma sensu walczyć, no nie? I że po prostu ja bym chciał, żeby on zrobił operację. No ale tam Denis powiedział, że on będzie ją zaleczał. No i później tam była bardzo duża presja na Denisa. Wiadomo, u nas trenują i policjanci, i wojskowi, i służby więzienne, i też ja. Ja jakby nie... Nie jestem sztywny, więc jak nie jestem sztywny, no to nie mam problemu z tym, że u mnie trenują różne osoby. No i nasze drogi się z Denisem rozeszły, ale ja go bardzo lubię i życzę mu jak najlepiej, także przykro tylko, że nie zrobił tej operacji, no ale co zrobić. Czyli rozstaliście się w koleżeńskich takich nastrojach. To jest tak, że jakby ogólnie jest tak, że nie padły żadne złe słowa żadnej strony, tylko tyle, że on żyje w innym środowisku, ja żyję w innym środowisku i nie, no on ma... On by może i chciał tu trenować, bo wie, że jestem dobrym trenerem. Zresztą sam powiedział, że Mirosław Okniński to najlepszy trener w Europie, a może i na świecie. No wiadomo, trener to na rundkach, tak? Tak, ale akurat to fajnie powiedział. No wiadomo, on jest taki w środowisku, że jest duża presja na niego. Wiadomo, ja trenuję różnych ludzi i to nie zawsze pasuje osobom z tego środowiska, co jest Denis. No i to wszystko, no. Także to... Żadnych dymów nie będziemy tutaj robić, bo wszystko macie wyjaśnione. Wiesz, to ja przynajmniej nic nie mam, jakichś żali, no nie, tylko to wszystko, no to z mojej strony. No nie. Spinamy to klamrą, jest wyjaśnione, bo trener się ogólnie o tym dowiedział wtedy z tego programu, tak? Nie chcę mówić. Dobra. To przejdźmy do tego jego pojedynku z tym Pawłem Tyburskim. Trenerze, to chyba pokazało, że zawodnicy, którzy mają kontuzję, nie powinni walczyć. Wiesz, organizacja High League powiedziała Denisowi, że ma zrobić operację. Denis myślał, że tam zaleczy tą organizację, znaczy organizację, tą kontuzję. Uważam, że osoby z tak poważnymi kontuzjami nie powinny walczyć, ale to nie zawsze jest, bo Jan Błachowicz podobno miał zerwane wiązadło i walczył, zrobił kilka walk z tym zerwanym wiązadłem, bo akurat tak wytrenował mięśnie i mu trzymały i że to kolano jednak nie uciekało na tyle, żeby nie mógł walczyć. Ale to się ciągle odnawiało. U Denisa jest tak, że widać, że on uderza, nagle kurde, tak jakby mu noga uciekła. No i to już widać, jest druga walka, która pokazała, że no nie może tak walczyć. Jasne, dobra, to temat Denisa zamykamy. Denis musi teraz się wyleczyć, niech wraca do zdrowia. Trenerze, Amadeusz Ferrari, tutaj jeden z naczelnych zadymiarzy pod trenera skrzydłami. Wczoraj robiłem z nim wywiad.
wywiad pojawi się, słuchajcie, albo dzisiaj, albo jutro. No i grubo pojechał po Dubielu, po Kacprze Błońskim. Widziałem, że trener też również optuje za walką z Dubielem. Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o człowieka w gumce na głowie, bo tak go nazywam, bo Dubiel zasłynął z tego, że chodził w gumce na głowie i się tym chwalił, no to co mogę powiedzieć, ja go nie lubię, jest nielojalny i przyszedł do mnie, ze mną ustalił jakieś warunki, a później tam dogadał się ze mną, a później tam organizacja go przycisnęła i zamiast powiedzieć nie będę tutaj z trenerem, bo trener to po prostu odszedł, bo mu organizacja, jak ja się pokłóciłem z organizacją, Ferrari akurat, jak ja się pokłóciłem z organizacją, to nie odszedł, powiedział, że jest trenerem i koniec. Więc Dubiel to taka chorągiewka, jak większość sprzedajna dziwka za pieniądze i to wszystko. Czyli jeżeli Amadeusz by walczył z Marcinem Dubielem, to strzelam, że trener by również marketingowo tą walkę pociągnął. Dubiel to człowiek w gumce, więc będzie mocno. No i na pewno walka byłaby medialna, ale trzeba oddać Marcinowi to, że wygrał z tym Paszą, którego wszyscy naprawdę bardzo chwalili. Pokonał go, udusił do nieprzytomności. Wiecie, skąd się wzięło duszenie? Duszenie gilotynowe, że Dubiel lubi robić duszenie gilotynowe. Przyszedł do nas na pierwszy trening, no i zaczął tu kozaczyć i opowiadać chłopakom ode mnie z sekcji, a ja to jestem tu najlepszy, coś tam, super, jestem tutaj bohaterem, gwiazdą i w ogóle. No i taki Wolverine u nas najsłabszy. Się wkurwił, złapał go za łeb i zrobił mu gilotynę i mu tam naciągnął szyję. Podobno Dubielowi coś w tej szyi tam się naciągnęło, pękło, jakaś kontuzja się zrobiła. No i od tego czasu Dubiela koronną techniką jest duszenie gilotyną, bo sam został uduszony. Ale udało mu się. No udało mu się, no, ja nie wątpię, że mu się nie udało. Widocznie nauki, jeden trening u nas zrobił takie temu w głowie już spustoszenie, ale że ta technika została. Trenerzy, a propos jednego treningu, no, jest jeden człowiek, który trenował 5 lat na zwycięstwo, tak, i nie mógł zwyciężyć. Przyszedł raz i wygrał. Daro Lew, słuchajcie. Daro Lew. Wielkie brawa, trenerze. Tak, bardzo, bardzo podziwiam, ale trzymam Dara, Daro, trzymam cię za słowo, bo powiedziałeś, że chcesz walkę ze Świerczewskim, a więc dostaniesz łomot od Świerczewskiego. Wiesz o tym, Daro? No właśnie, w ogóle trenerze, historia z numerem telefonu do... Garant, profesjonalna broń! No. Zna trener tą historię? Co ja miałem problem, co mi trener wysłał ten numer, czy nie? Jaki? Do Świerczewskiego. A, do ginekologa! Słuchajcie, dzwonię do Świerczewskiego, znaczy trener jest na obozie, no i proszę o numer, dostaję numer, dzwonię. No i tam mówię, że no tutaj to, tamto, i on do mnie mówi, ale jakie walki? Jakie walki? Ja mówię, no przecież no walczyłeś. Gdzie walczyłem? Ja mówię, na gali. I on do mnie mówi, ja jestem ginekologiem. Tylko nie, po co? Nie każdy Świerczewski jest piłkarzem. Tylko no, po co trenerowi numer do ginekologa w telefonie? No mi się przydaje. No, taka, słuchajcie, historia. Słuchajcie, Delta Optical, znajdę lwa nawet w nocy. No, ale trenerze, wygrał ten Darek, wygrał w końcu, wygrał z Ludwiczkiem. No, brawa mu się należą, co? Daro, zobaczymy, czy ty, czy Świerczewski. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Zobaczymy, umówię się na wywiad z tym prawdziwym Świerczewskim, byłym piłkarzem, i porozmawiamy o tym. Trenerze, Marcin Najman, znaczy wygrał. Wygrał, właśnie, z Pawłem Jóźwiakiem. Słuchajcie, to była niesamowita gala. No, przerwa na reklamę. Sejfy.pl, jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, to była niesamowita gala. Wygrał duszeniem Dubiel. Wiadomo, nauczył się jeden trening u mnie, został uduszony, już robi to całe życie. Daro Lew, jeden trening u mnie wygrał. No i Marcin Najman kiedyś u mnie trenował. To,
i wygrał. Kurwa mać, brzydko powiem, niesamowita gala. Niesamowita, co? Ale powie mi trener teraz, zaskoczony był przebiegiem tej walki, że Paweł Jóźwiak uległ. Wcześniej pokonał go, nie wiem, w 20 sekund czy tam w 16, a teraz przegrał decyzją. Słuchaj, może Paweł zaskoczył wtedy Marcina. Marcin może w ogóle się nie przygotowywał, jak go znam, to jest leń. Coś w tym jest. A teraz się może zmotywował, się przygotował. Schudł 8 kilogramów. No, jak na niego schudnąć 8, jakby brzydł 8, no to... ale ten... Jak ja pamiętam do walki z Burnejką Marcina przygotowałem, to było mnie, kurde, ile razy mógł być u mnie? Tyle co Ferrari pewnie, co? Ze trzy. No. Ze trzy razy był. Oni są tak pracowici, te friki są tak pracowite, że po prostu masakra. Jest takie jedno fajne przysłowie, wierni po porażce, zaskoczeni po zwycięstwie. To pasuje idealnie tutaj, do tej gali, no nie? Tak. Dobra, trenerze, widziałem, że Denis Lebryga też został skomentowany, jego wyczyny w klatce przez trenera. I została zaproponowana walka z Adamem Oknińskim, tak? Tak. No ale on się pokazał dobrze, moim zdaniem, Denis, a trener napisał, że już nie chcę nic tam cytować, bo nie pamiętam, ale jakoś ale w złych słowach. Znaczy nie w złych słowach. Powiedziałem, że Denis to jest taki balon, jakby pompują go na gwiazdę. No i taka jest prawda. On wygrał dwa razy na Wotorę z Więcławskim. No. Dwa razy na Wotorę z Więcławskim i teraz wygrał z Karwatem. Ja nawet Karwata to nie znałem. Więcławskiego wiedziałem, że trenuje trochę. On miał starty głównie amatorskie, no. I nie miał zapasów. Sam się przewracał, więc wygrał. Denis stoczył dwie walki z tym. Jest pompowany na gwiazdę. Nie stoczył żadnych walk z żadnym poważnym zawodnikiem. No i po prostu uważam, że ja bym mógł wystawić czy Pasternaka, czy Adama Oknińskiego, czy Mindę. Może zacznijmy od lżejszej wagi, niech z Mindą wyskoczy. Tylko że tutaj potrzeba, mi się wydaje, teraz medialnego przeciwnika, a medialny jest wiek ten trener, który Michał Pasternak, gwiazda YouTube aktualnie. No, a Adam Okniński nie jest medialny? Adam Okniński też, ale chodzi o to, że teraz był Michał Pasternak w hejtrumie, w hejligu. Ja powiem tak. Jeżeli dla Pasternaka widzę taką drogę. No. Don Diego, mistrz Gromdy. To na grubo już. Jak na grubo? No, kozak. Gramy grubo! A co my, będziemy się bić z pionkami? Labryga to jest jeszcze młody dzieciak, który się uczy, tak? Nie gramy. Jeżeli Załęcki, no. Ojciec jak ma? Dawid. Dawid, jeżeli Dawid mógł dostać tego... Don Diego, to dlaczego Pasternak nie może dostać Don Diego? Nic nie mówię, no racja w sumie. Pasternak jest mistrzem Wotorę. Tak. Tak? No. Ten jest mistrzem Gromdy. Teraz się bije, no. Tak. O ten pas chyba się bił. No to mistrz Gromdy kontra mistrz Wotorę. Proszę, to jest walka. A nie z Labrygą, co zrobił dwie walki z Więcławskim i jedną walkę z Karwatem, którego... Ja nie znam chłopa, tego Karwata. Nie to, że ja po prostu stoczył jakieś tam chyba dwie walki, przepraszam, wygrał. Ja nie chcę ubliżać tutaj Karwatowi czy coś, no bo go nie znam nawet. Ale no z kim wygrał Labryga? No, weźmy sobie nazwiska, z kim wygrał Labryga, żeby walczyć z Pasternakiem. Dobra, jedziemy. Mistrz Gromdy kontra mistrz Wotorę. Mocne. I jedziemy i zobaczymy, kto rozdaje. Ale jest jeszcze jedna walka, trenerze. Pasternak kontra Alan Kwieciński. No jak Pasternak jest medialny, no. A na przykład mój Adam mniej medialny. Ale też by była dobra walka, bo się pokłócili. No to ja proponuję. To na pewno. A Alan, bo na przykład tak Pasternak nie ma, oprócz tego, że nazywa dziwką Alana swoją dziwką. Cały czas. No to Pasternak w sumie tam nie miał konfliktu fizycznego z Alanem. A Adam, tak, Adam miał. Miał. No jak Pasternak z Diego, no. A Adam z Kwiecińską. I jedziemy i zobaczymy. A Labryga z Mindą. I zobaczymy. I eliminator. Jak kto wygra, jedziemy i zobaczymy. A nie dobieranie jakieś takie
To muszą być walki sensowne. To trener musi iść na matchmakera do którejś z tych organizacji. Ja matchmakerem to ja byłem u siebie, ja zrobiłem 90 gal zawodowych. No właśnie, no to właśnie o tym mówię. No to dobra, no to walki są co, poustalane, teraz tylko organizacje muszą je przyklepać. Walki poustalane, Kwiecińska z moim Adamem, Labryga z Mindą, eliminator. Można zrobić eliminator, na przykład. Diego z Pasternakiem, kto wygra? Walczy z eliminator ten, Labryga z Mindą. Opas Wilanowa. Opas Wilanowa, może być. Zrobi się jakiś ładny złoty. A Ferrari, trenerze co? Według trenera powinien zawalczyć z Dubielem czy z Błońskim? Jakby teraz była walka, to mógłby walczyć z Dubielem. On powiedział, że może ich na jednej gali robić dwóch. Jeden wychodzi po drugim. Ja bym chciał pierwsze, żeby Dubielowi wpierdolił, a później może walczyć z tym. No. Ferrari mówi, że na jednej gali dwóch. Tak, to ja się zgadzam, ale pierwsze chcę Dubiela. Pierwsze chcę widzieć, jak Ferrari rozwala głowę Dubielowi. To będzie fajne. No i co? Swag Detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe. Delta Optical, doskonała optyka, znajdę was nawet w nocy. I co tam mamy? Garant chyba jeszcze, nie? Garant! Tak. Profesjonalna broń! Już ja dostałem na pamięć. I co? Ła. Ła. Wszystko zamknę w sejfach i będzie ła! Trenerze, mi się wydaje, że taka przerwa była trenerowi potrzebna od mediów. W ogóle inna energia. Ja wiem, to znaczy... Ostatnio przecież to było 5 wywiadów chyba z rzędu, no nie? Ja powiem w ten sposób, że ostatnio dużo strzelałem, dużo polowałem i sobie tak odpocząłem od walk, od psychicznie. Mediów. Czy wiesz, ja nie to, że ja się jakoś tam męczę tym, tylko żeby po prostu powiedzieć, to już takie znudzenie, no nie? Że cały czas to samo, cały czas. A byłem teraz na zawodach. Jestem mega zadowolony, strzelałem na 100, 200, 300 metrów. Wygrał coś trener? Nie wygrałem, w sensie, że byłem... Było 54 zawodników. To dużo. Ja byłem tak w pierwszej... około 20, tak? Raz stracam chyba 17, raz 18, raz 23, zależy czy 100, czy 200, czy 300, na 54, ale tam... W tej górnej połowie. No w tej 1/3, jakby powiedzieć, i uważam na mnie, jak ja strzelam 3 lata, oni tam strzelają po 10 lat, tam na przykład ja strzeliłem na 100 metrów 4 dziesiątki i 2 dziewiątki, a było 6 gości, którzy strzelili 6 dziesiątek. Aha. To tam już tak idzie na milimetry. No. Więc, ale ja strzeliłem 4 dziesiątki z 6 i 2 dziewiątki. I ja myślę, że jak ja tak strzeliłem dziesiątkę, jest dobrze, i dziewiątka. Znowu skupiłem się, strzeliłem jedną dziesiątkę, drugą dziesiątkę i znowu dziewiątka. Wiesz, jakby tak... To bardziej myślę, że tutaj ten spokój i właśnie to tak jak w walce, że musisz na zimno dociągnąć, nie możesz ani euforia, ani wiesz, taka ten. Także powiem ci, że jestem mega z siebie zadowolony, mega, bo myślałem, że na 54 będę 50, a tu taki wynik, że jak strzeliłem na 100 metrów te 4 dziesiątki i 2 dziewiątki, to mówię, kurwa, mogę iść do domu. A jeszcze miałem 200 i 300 i tam też dobrze wypadłem. Także ci powiem, że jestem mega zadowolony, że w krótkim czasie, w te 2-3 lata co strzelam, bo tam pozwolenie mam od 90 roku, to mamy ile? 33 lata. 33 lata mam pozwolenie, ale strzelam jako mały chłopak, później 20 parę lat w ogóle nie strzelałem. To trener ma więcej pozwolenia niż ja chodzę tutaj po tej ziemi, nie? No. No wiadomo, no. Wiadomo. Dobra, trenerze. Wiadomo, dlaczego Denis nie chciał trenować, bo mówi, kurwa, pozwolenie ma już 30 lat, to on musi tam dobrze ze służbami pracować. Tutaj jakieś sejfy.pl. Dobra, trenerze, będziemy kończyć. Już tutaj nie będę przedłużał, zaraz trening. Widziałem, że Amadeusz Ferrari kiełbasę je tutaj na sali. Silny chłop rośnie. Dobra, kończymy. I tym mocnym akcentem kończymy. Uaaa!